Na chwilę przed startem kultowego już biegu na szpilkach stawiło się 11 uczestniczek i wszystkie z apetytem na sukces. Aby wziąć udział w tej nietypowej rywalizacji, panie przyniosły ze sobą buty na co najmniej 7-centymetrowym obcasie. Dotychczasowy rekord to 12 cm. Tym razem jedna z uczestniczek pokusiła się na bieg w obuwiu na 11-centymetrowym obcasie. Wyścig na obcasach pani, no i nie tylko, ale na razie panie widzimy. Wzbudza największe emocje, mimo wszystko. Fajny pomysł i widzimy, że z kolejnym rokiem sprawdza się. Ja już boję się, że on umrze śmiercią naturalną, ale myślę, że trzeba coś wymyślić już nowego. Wczoraj nawet podejrzałem na jednym z programów, Mamo ruszaj się, gimnastyka kobiet i ze wózkami. Te, które stały się mamami szczęśliwymi, zawsze chcą wrócić do sylwetki poprzedniej. Myślę, że taki pomysł może na Sieradzu też warto zaszczepić, aby delikatną, pod fachowym okiem oczywiście, delikatną gimnastykę dla tych nowych mam no, tutaj rozpowszechnić w Sieradzu i jednocześnie na świeżym powietrzu ruch, jak również wymiana swoich doświadczeń między młodymi kobietami byłaby celowa. Zwyciężczynią biegu została Wiktoria Wolak, która na linii mety była grubo przed rywalkami. Także prosimy się przygotować. Ostatnie metry, walka o drugie, trzecie miejsce. Kto będzie drugi, kto trzeci? Jest! Zdeklasowałaś dzisiaj rywalki. Jak układał się ten bieg i czy było trudno? Było trudno, nogi mnie trochę bolą po tych obcasach. Zwykle nie biegam na takich obcasach, ale fajnie było. Dziękuję i do zobaczenia za rok. A może będą biegać również panowie w szpilkach. Do zobaczenia! Podczas bloku imprez sportowych na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji nie zabrakło innych dyscyplin. Siatkówka plażowa, koszykówka czy tenis. Ale o tym szczegółowo powiemy w środowym serwisie sportowym, na który serdecznie zapraszam.